Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. W godzinie apelowej stajemy przed Twoim cudownym wizerunkiem, Maryjo, aby zawierzyć Tobie naszą Ojczyznę, cały Kościół w Polsce, wszystkich Polaków w Ojczyźnie i na Obczyźnie. Przed 366 laty król Jan Kazimierz obrał Ciebie za patronkę swoją i królową swoich państw. Samego siebie, jak i Królestwo Polskie, Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie, Smoleńskie, Czernichowskie oraz Wojsko Obu Narodów i wszystkie jego ludy Twojej opiece i obronie polecił. Żarliwym pragnieniem poświęcenia się Twojej służbie przyrzekł tak swoim, jak senatorów i ludów jego imieniem, Tobie i Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach Królestwa Jego cześć i nabożeństwo ku Tobie będzie rozszerzał. Obiecał i ślubował, że gdy odniesie zwycięstwo nad wrogami, będzie się starał stolicy apostolskiej, aby w podzięce Tobie i Twojemu Synowi dzień ten corocznie uroczyście i to po wieczne czasy był święcony. I odtąd, Maryjo, idziesz przed nami jak obłok świetlany, swoją jasnością wskazując nam drogę wiary, jedności, pokoju i zgody Boga Rodzico. A dzisiaj ponad 3,5 wieku temu, znaleźliśmy się ponownie w niełatwej sytuacji. Oto mamy do czynienia z kolejną wojną. Jak to możliwe? Niestety jest to możliwe, bo także dzisiaj za kulisami kryją się interesy, plany geopolityczne, ideologia, chciwość, żądza władzy i przemysł uzbrojeniowy. Jest to możliwe, ponieważ wcześniej nauczyliśmy się żyć bez Boga. Za każdą wojną kryje się w sumie postawa Kaina. Co mnie to obchodzi? Czy jestem stróżem brata mego? Wojny są często toczone pod hasłem dążenia do pokoju. W istocie zaś prowadzą do niewyobrażalnych zniszczeń. Pokój, do którego prowadzą, to pokój cmentarza, zbudowany na gruzach tak wielu śmierci ludzkich istnień, z których większość to dzieci, kobiety, starcy i mnóstwo innych niewinnych osób. Niestety gotowość do pokojowego rozwiązywania konfliktów jest często odwrotnie proporcjonalna do posiadania siły militarnej. Każda wojna jako akt agresji jest działaniem przeciwko życiu ludzkiemu, a zatem działaniem świętokradczym. Ewangelia jest zawsze słowem życia, a nie słowem śmierci. Podczas gdy Pan Bóg rozwija swoje dzieło stworzenia, wojna je niszczy. Niszczy także to, co Pan Bóg stworzył najpiękniejszego, czyli istotę ludzką. Mojżesz przekazał w tej materii wspaniałą naukę, że mianowicie każdy poszczególny człowiek, jeśli przestrzega prawa, jest posłuszny Bogu, jest tak wartościowy jak liczny naród, a nawet więcej jak wszystkie narody, a jeżeli wolność dalej jak cały wszechświat. Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji także z innego powodu. Przeżywamy oto bowiem nową fazę dechrystianizacji naszego społeczeństwa, kultury, nauki, edukacji i mediów, forsowaną przez organizacje ponadpaństwowe, które nie mają legitymacji demokratycznej. W imię dobra ludzkiego i formalnego samostanowienia usiłują one wprowadzić aborcję, związki między osobami tej samej płci, zmianę płci czy wczesną seksualizację dzieci. A celem tego jest rozpad duchowo-cielesnej natury człowieka
i ogłoszenie z jego bycia osobą. Człowiek może teraz bez ograniczeń manipulować sobą i innymi ludźmi. Jest to inna forma totalitaryzmu, w której myślenie, poczucie wartości, kształtowanie osądu zostają ujednolicone, a sumienie jest prowadzone i znieczulane według dominującego trendu. Tymczasem Europa jest zbudowana na kulturze miłości, na wartościach chrześcijańskich i nie wolno nam o tym zapominać, jeśli chcemy obronić się przed falami, jakie uderzają w godność człowieka. Jeśli polskie społeczeństwo chce się przed tym obronić, musi wracać do swoich korzeni. Tylko potężne odrodzenie prawdy o niezbywalnej godności człowieka, która ze swej natury przysługuje i to bezwarunkowo każdej jednostce ludzkiej, czy to urodzonej, czy nienarodzonej, a więc jest jej nieodłączną cechą, może nas uratować przed otchłaniami orwellowskiego dyktatu nagiej władzy bez ducha i materialistycznej kalkulacji użyteczności bez moralności. Przed wypaczeniami, które wynikają z negacji naturalnego prawa moralnego. Naucz nas, Matko Zbawiciela, że prawdziwą wolność przynosi wierność naszemu osobistemu powołaniu. Będziemy szczęśliwi i wolni, gdy w duchu miłości przyjmiemy tę formę życia, do jakiej Pan Bóg powołał każdego z nas osobiście. W sakramencie małżeństwa, w kapłaństwie, w celibacie, w życiu zakonnym, zgodnie z trzema radami ewangelicznymi – ubóstwa, posłuszeństwa i czystości ze względu na Królestwo Niebieskie. Ochroń nas, Matko, przed naszą słabością, bądź z Twoim ludem, gdy próba nadejdzie. Uczyń nas wszystkich świątynią Jezusa, Boga Rodzico. Bóg zapłać księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu za dzisiejsze rozważanie apelowe. Stając w Wigilię uroczystości Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, naszą modlitwą pragniemy otoczyć cały Kościół Święty. Modlimy się za Ojca Świętego Franciszka. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Naszą modlitwą ogarniamy całą archidiecezję poznańską, która przebywa na Jasną Górę, aby dziękować za dar peregrynacji, obrazu Matki Bożej po archidiecezji. Staje przed nami także archidiecezja gnieźnieńska, w osobie księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski, w której trwa peregrynacja cudownego obrazu Matki Bożej. Dziś Matka Boża gości w parafii Trójcy Świętej w Górze koło Inowrocławia. Modlimy się i prosimy, by ten czas peregrynacji był czasem błogosławionym, czasem odnowy więzi z Bogiem i Kościołem. Polecamy wszystkich obecnych wśród nas księży biskupów. Naszą modlitwą ogarniamy całą Ojczyznę, wszystkich rządzących. Pamiętamy o służbach sanitarnych, medycznych, mundurowych, tych, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Pamiętamy o wszystkich chorych i cierpiących. Modlimy się za wszystkich, którzy w duchu miłości bliźniego pochylają się nad człowiekiem chorym i cierpiącym. Modlimy się za niezliczone rzesze pielgrzymów, którzy w tym czasie majowym przybywają tutaj na Jasną Górę. W miesiącu maju, kiedy śpiewamy litanię loretańską, Jasną Górę nawiedzają dzieci pierwszokomunijne. Cieszymy się ich obecnością. Dziękujemy rodzicom, katechetom, kapłanom za to, że po przyjęciu pierwszej komunii pierwsze kroki kierują tutaj na Jasną Górę do Matki, aby podziękować za dar jej Syna. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkich tych, którzy łączą się z nami duchowo, tworząc wspólnotę jednego serca i jednego ducha za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Wszystkie wasze intencje, siostry i bracia, składamy
na ołtarzu Ojczyzny. Wśród intencji prosimy w 25. rocznicę ślubu Edyty i Pawła Adamek, w 50. rocznicę ślubu Pawła i Zofii, prosimy w intencji Antoniego Adamek, prosimy w intencji Teresy i Zygmunta Jarzębskich. Polecamy intencje wszystkich tych, którzy prosili nas o modlitwę. Odmawiamy tajemnicę chwalebną Różańca Świętego, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, naszą modlitwą ogarniamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej za pośrednictwem Radia Jasna Góra. Modlimy się za wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry. Polecamy nasze rodziny, parafie, wspólnoty. Modlimy się za wszystkich pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę na jutrzejsze uroczystości odpustowe. Polecamy Bractwo Korony Królowej Polski, które dziś na Jasnej Górze podejmie nocne czuwanie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać
Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Obecny wśród nas księży arcybiskupów, biskupów na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem, Wojciechem, Wacławem, prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.